Za nami sezon 2023. A my już zaczęliśmy? No, zaczynamy powoli. To teraz już zaczynamy, okej? Okay? Za nami sezon 2023-2024. Dla ciebie ten sezon był podzielony. W pierwszej większej połowie spędziłeś go w Szczecinie, w drugiej połowie w Gdyni. Wróciłeś w dobrze ci znane strony. Jak byś podsumował ten sezon i właśnie jak dla ciebie było wrócić do Gdyni, do Arki? Dla mnie przede wszystkim to był zwariowany sezon. Też bardzo, no może nie bardzo późno, ale później wróciłem też po kontuzji do grania, bo w połowie listopada gdzieś zacząłem dopiero grać. Jakieś zmiany w czasie tego sezonu, oczywiście przyjście do Gdyni, więc no, dla mnie gdzieś tam ten sezon na pewno, tak jak określiłem, zwariowany, to myślę, że to jest dobre słowo. Ale myślę, że to tak wszystko miało być, tak miało się właśnie wydarzyć. Idziemy dalej do przodu. Podjąłem takie decyzje, podjąłem takie kroki, cieszę się, że wylądowałem w Gdyni. Myślę, że może gdzieś tam mały niedosyt z mojej strony jest, występuje, ale że tak określę, biorę to na swoją klatę tak jak jest i z uśmiechem na twarzy idę dalej i zobaczymy, co mi przyniesie przyszłość. A czego nauczył cię ten sezon? Najlepsze jest to, że ja bym powiedział, że ja cały czas się uczę. I myślę, że ten sezon dał mi sporo do zrozumienia, żeby jeszcze bardziej słuchać swojego ciała. Być jeszcze bardziej cierpliwym do siebie, do swojego ciała. I to jest niesamowite, jak zawodnik potrafi się z każdego sezonu, z każdym sezonem tak naprawdę nauczyć czegoś nowego, wyciągnąć coś nowego. Ale myślę, że tutaj takie główne moje aspekty, które bym znalazł w tym sezonie, które naprawdę mogłyby mi dać gdzieś tam przyszłościowo jeszcze dobre sygnały, no to właśnie ta cierpliwość do samego siebie i do swojego ciała. Bo jednak czasami za bardzo się chce i to idzie nie w tym kierunku, którym powinno. Myślę, że coś więcej bym znalazł, ale Bartku, bym musiał następnym razem lepiej się przygotować do takiego wywiadu. Właśnie mówiłeś o tej cierpliwości, o świadomości własnego ciała. Widziałem raz, że też uprawiałeś jogę, tak? Jak podchodzisz właśnie do takich tematów? To jest powiązane wszystko ze zdrowiem. Gdzieś tam z problemami, które mi się pojawiły w trakcie mojej kariery. A dokładnie chodzi tutaj o gdzieś tam problem z plecami. I przez spory czas yoga i pilates, w głównej mierze właśnie pilates, yoga to był akurat bardziej dodatek, pozwoliły mi na to, żeby kontynuować na, że tak określę, dobrym poziomie koszykarskim swoją karierę. No ale niestety w zeszłym sezonie musiałem się już podjąć zabiegu. I w tym wypadku nadal gdzieś tam staram się nie rozstawać z pilatesem i z elementami jogi po to, żeby właśnie podtrzymywać swoje ciało i myślę, że moje ciało dobrze też reaguje na to, więc nie zmienia się rzeczy, które gdzieś tam funkcjonują. Jaki mecz lub moment zapadł ci najbardziej w pamięci z poprzedniego sezonu? Myślę, że fajnie było wygrać kolejny raz w Zielonej Górze i akurat to był mecz, że tak określę, wyższej rangi dla nas. Dla mnie gdzieś tam zawsze sentymentalnie powrót do Zielonej Góry jest czymś więcej, więc to zwycięstwo w Zielonej Górze w tym momencie było na pewno czymś fajnym, ale też następny mecz z Łańcutem, który nam tak naprawdę zapewnił utrzymanie, co było dla nas bardzo ważne, żeby z bezpośrednimi rywalami odnosić zwycięstwa, to się udało i, że tak mogę określić, szybko udało nam się zapewnić byt w lidze. Na co jeszcze stać Filipa Matczaka? Myślę, że na pewno jestem w stanie wrócić do swojego grania. Gdzieś tam patrząc przez pryzmat tego urazu, który był ze mną w tym sezonie, ten powrót
to tak chciałbym, żeby ten sezon był dla mnie takim przejściowym sezonem i w przyszłym roku chcę wrócić w pełni do swojego grania, bo tak jak określiłem gdzieś na początku, mam spory niedosyt, ale to przez pryzmat po prostu całego sezonu i na pewno będę dążył do tego, żeby przepracować bardzo mocny okres wakacyjny, przygotować swoje ciało do obciążeń, które tak naprawdę są podczas grania, żeby jeszcze lepiej zaadaptowało się to ciało i zagrać swój basket. To co, widzimy się w Gdyni w przyszłym sezonie? Pomidor. Dzięki. Dzięki.